Dawno, dawno temu. Te słowa rozpoczynają każdą dobrą opowieść. Tym razem powinniśmy jednak zacząć inaczej. Niedawno, zaledwie w odległości kilku lat, były sobie gwiazdy. Brzmi trochę dziwnie, ale nie dla astronomów. Gdy nocą patrzymy w niebo na gwiazdy, nie widzimy wszechświata, lecz tak naprawdę obserwujemy upływający czas. Odbieramy echa przeszłości, obraz minionego kosmosu. Czy możemy zobaczyć więcej? Czy jesteśmy w stanie zajrzeć poza horyzont, jaki wyznacza nam kopuła nieba? Jak daleko, a raczej jak dawno jesteśmy w stanie dostrzec obiekty we wszechświecie, by zrozumieć takie pojęcia jak czas i przestrzeń?